Witam serdecznie w Zaczarowanym Ogródku, 13 lipca. Dziś będzie, w tym filmie będzie o dyni. Dyni, która mnie zaskoczyła. Jak wiecie, zbierałam nasiona z dyni Hokkaido. Tą dynię wysiałam. Zobaczymy, co mi zejdzie. Czy dynia Hokkaido, czy jakieś inne egzemplarze. W każdym razie pamiętacie, jaka marna była ta dynia. I kiedy zajęta sprawami ludzkimi, bo no niestety, ale zaszły w moim życiu duże, niekorzystne zmiany. Kiedy spojrzałam na, na rabatkę z dynią, byłam pozytywnie zaskoczona. Pamiętacie, miałam uprawiać dynie na jeden pęt. No tutaj to już nie ma mowy o czymkolwiek. Podejrzałam pod liśćmi. Jest około sześć dyń na ten moment. No o ile ślimaki nie zeżrą. Nie zeżrą. Jest cztery większe, dwie mniejsze. Z tych, które rosły na parapecie u mnie kiełkowały. Po lewej stronie są młode dynie, tam jeszcze nic nie ma. No i no i co? No i. Jak chcę podlać dnie to chodzę jak kot po gorącej blasze. Znajduję miejsce, gdzie mogę stąpnąć. O, tu zobaczcie, jest taki robal. To jest na wsiach nazywane jest brzdziuchem albo śmierdziuchem. Dwa gatunki znam. Jeden gatunek pożera maliny, truskawki i inne słodkości. A drugi gatunek wypija soki z pąków kwiatowych. I z różnych roślin. Także jak Wam opadają pąki kwiatowe, to może być wina właśnie tego tutaj robala. Jak spotkacie takiego zielonego albo brązowego, który ma kształt takiej tarczy szkolnej, dawnej, albo herbu, to unicestwiajcie, bo albo on, albo nasze plony. No, w każdym razie mówię, ja chcę podlać dynie. To chodzę jak kot po gorącej blasze, żeby znaleźć miejsce, gdzie mogę stąpnąć, bo dynie podlewam pod korzeń, rzadko bo rzadko, ale jednak i podlewanie po liściach skutkować by mogło mączniakiem. Deszcz, kiedy pada deszcz, też jest ryzyko mączniaka, ale czemu ja mam osobiście narażać dynie na. Zresztą kiedy pada deszcz, to mm, zawsze jest chłodniejsza temperatura. I mniej sprzyjająca moczniakowi. A jak ja podleję jedynie, to to powietrze nie jest schłodzone i, i różnie mogłoby to być. Także na ten moment tak to wygląda. Jeżeli się coś zmieni, to dam Wam oczywiście znać. Dziękuję serdecznie za uwagę. Udanych plonów życzę, żadnego robactwa, tak byśmy nie musieli stosować żadnej chemii. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz. Pozdrawiam i do następnego.